dużo aut, ale na razie wszystko pozamykane, także nie podchodzę do tych, co nie ma cen. Było sensu, żebym pokazywał, jak nie wiadomo ile to kosztuje, prawda? Tam widzę, jest coś napisane na Sprinterku. 2007 rok, 5900. Wersja osobowa. W automacie na pewno. Tak. A, z windą tutaj. Tu z tyłu jakiś szrot w super niskiej cenie, ale w Polsce on jeszcze jest w niższej prawdopodobnie. Mamy tutaj Auriska w hybrydzie. Ciekawe auto. Rocznikowo 2016 rok. W środku nie widać nic, a uszkodzenia, no to tył ma uszkodzony. Cena nieznana niestety, ale auto warte zainteresowania się. Na pewno teraz na czasie, bo jest bardzo duże zainteresowanie właśnie takimi autami. Tu już przodziku nie ma. Fiesta. Delikatnie trącona. Poduszki w całości. 17 rok, ale tutaj z tyłu jest awaria większa. Szkoda, też cen nie ma. Jest tu parę ciekawych aut. Tak, to wszystko na pewno będzie bezwypadkowe w Polsce, nie? Także trzeba naprawdę uważać, co się kupuje u nas. Nie mówię, że wszystko, no ale na pewno dużo aut jest naprawionych, nie? Wiadomo, ktoś to kupuje po to, żeby zarobić. Większe zniszczenia i mniejsze, nie? Na przykład tu Fiesta ładna w tył walnięta. Corsina. Duszki całe. No tu akurat nie widzę jakichś większych uszkodzeń. Lamp brakuje. Zderzak dostała w zderzak. I coś tu z przodu. No ale tu akurat nie ma takich szkód większych. Toyota Prius Plus, tutaj trafiliśmy, której szukam dla klienta. 2013 rok. Tyle co przyjechała na plac. Weisen Sie, wie viel Kilometer hat er gelaufen, dieses Auto?
Czekaj, kuka. To 74 tysiące ma przejechane ten Prius w skórze. Auto ładne. Tylko zgasić się, żeby nie pojechał. Bitte? 174.000 genau. Ja. Jura. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? No jest tu dużo aut. Hyundai e-Drive 2.11 roku. To jest jaki silnik? Ile on kosztuje? 2.600 powiedziałem. O, to malutko. Ale myślę, że coś opuści. Jak ty się puści, to zaraz go kupuję. Chyba, że jak ty go chcesz. Mało. Co? Ja nie chcę, bo diesel. A on z toru jest spuchnięty, tak? No tak, tylko odjadę. Trzynasty rok. 1.6 TDI. 170 tysięcy najechane. Cena bardzo dobra. Drzwi trochę z tyłu są pomięte. Może to go nie widać, ale ja to widzę. Wersja taka, no ale nie można mieć wszystkiego za te pieniądze, nie? Na LED, na LED. Ile on mówi na to? 9900. Tylko rok? 13. Fajna cena. Fajna, fajna, nie? No. 1,6 miliona. No jest tu trochę takie, wiesz, tutaj ma tą listwę progową, no trochę. No troszkę taki jest podnieciony, no. Tamte drzwi trochę, ale to wszystko bez lakierowania można usunąć, nie? To ten gość, co dzwonił, co był. Też chciał takie, tak? Takie chciał, takie nie kupił.